Gościem naszego spotkania jest Leszek Blanik, polski gimnastyk sportowy oraz mistrz olimpijski, mistrz świata i Europy. Na swoim koncie ma wiele sukcesów, czego dowodem są liczne nagrody. Leszku, opowiedz nam, jak zaczęła się Twoja przygoda ze sportem i dlaczego akurat gimnastyka? Jak to bywa generalnie w Polsce wśród sportowców, często zaczyna się z przypadku. Moja rodzina była bardzo prosportowa, zawsze oglądaliśmy igrzyska olimpijskie, różne imprezy w telewizji, więc po prostu nauczyłem się przypadkiem salta w przód w domu na kanapie. Pokazałem to ojcu i następnego dnia byłem już w klubie, dokładnie 15 stycznia 1986 roku. Po raz pierwszy zjawiłem się w klubie gimnastycznym na Śląsku w Radlinie i tak zaczęła się moja przygoda. Trochę z przypadku, ale trochę też tego, że to środowisko, w którym się wychowałem, jakby było zawsze zachwycone sportem. A że w Radlinie to jest klub najbardziej zasłużony w polskiej gimnastyce, ze 13 olimpijczyków, więc jakby troszeczkę skazany byłem na albo piłkę nożną, albo w gruncie rzeczy na gimnastykę. No i tak to się potoczyło, jak zwykle z przypadku. Przyszły pierwsze sukcesy w gimnastyce. Od czego zaczęła się droga na szczyt? Trudno powiedzieć. Znaczy, droga na szczyt tak naprawdę zaczęła się właśnie od 1996 roku, kiedy tutaj przyjechałem do Gdańska, kiedy uczelnia stworzyła dobre warunki do tego, żeby, znaczy dobre warunki w sensie organizacyjnym, bo to sala dopiero niedawno, ale i kiedy rozpoczęliśmy współpracę z trenerem Andrzejem Lewitem, wtedy ukraińskim trenerem, który przyjechał do nas, z którym współpracowałem przez 13 lat i to naprawdę był przełomowy moment, a następnie w 1997 roku Mistrzostwa Świata w Lozannie, kiedy zająłem 15 miejsce na Mistrzostwach Świata, skoczyłem do czołówki światowej i zdobyłem prawo startu w zawodach Poru Świata i potem już jakby samo się to wszystko potoczyło i te sukcesy już jakby przychodziły jedne po drugim. Co w gimnastyce sprawiało Ci największą trudność? No przede wszystkim gimnastyka to jest 6 przyrządów, jeżeli chodzi o męską gimnastykę. Największe trudności to oczywiście koń z rękami, bardzo nielubiany przez szczególnie polskich gimnastyków, no i drążek. Natomiast bardzo dobrze radziłem sobie na skoku kółkach i skrzyniach wolnych. Także, ale koń z rękami to była masakra. W wieku 23 lat zdobyłeś brązowy medal na igrzyskach w Sydney. W Pekinie wywalczyłeś złoty medal. Zdradź nam proszę, jakie emocje towarzyszą sportowcowi podczas rywalizacji? No, patrząc z perspektywy czasu, no to jest to bardzo przyjemne, ale patrząc z perspektywy czasu, kiedy jest się przed startem, to jest to bardzo trudne. No. Zdajemy sobie sprawę, że dla sportów olimpijskich te igrzyska rozgrywane co 4 lata często uczestniczy się raz w takiej imprezie, no i tak naprawdę popularność, sukces tak naprawdę jest odbierany w naszych dyscyplinach tylko poprzez pryzmat sukcesu olimpijskiego. W związku z tym jest to straszne uczucie być na igrzyskach i mieć tą presję, szczególnie jak jedzie się jako mistrz świata czy mistrz Europy, jak to było w moim przypadku. Ale na pewno po samym starcie, kiedy wszystko wychodzi, kiedy to czuje człowiek po prostu takie spełnienie samego siebie. Nawet nie ma w tym do końca takiej radości pełnej, ale spełnienie tego, że wszystkie osoby, które liczyły na człowieka, te x milionów osób, które oglądały przed telewizorami te finały olimpijskie. Przypomnę, że finały olimpijskie na świecie średnio ogląda 200 milionów osób. Więc to jest coś nieprawdopodobne przeżycie, które zostaje w człowieku do końca życia. Także dumę i spełnienie samego siebie. Wiem, że w Twoim życiu pojawił się moment, gdy zostałeś posłem na Sejm RP. Jak wspominasz ten okres z perspektywy lat? No to nie był trudny okres, jest to inna rola. Tak naprawdę podjąłem się tego wyzwania ze względu na to, że w pierwszej kolejności chciałem, żeby rzeczywiście doprowadzić do końca kwestię budowy hali, żeby ci młodzi ludzie pracowali w godnych warunkach, żeby te medale olimpijskie przełożyły się na coś wymiernego, prawda? Coś nie tylko, co jest ważne dla mnie, ale dla przyszłych pokoleń i to się udało. Też z racji tego, że chciałem wspierać tutaj, pomagać naszej uczelni, z której wywodzę się, to było dla mnie bardzo istotne. No i takie codzienne pomaganie ludziom, ale te dwie rzeczy były dla mnie priorytetowe. Natomiast nie jest to trudne, bo w Sejmie jest się jednak mimo wszystko indywidualistą i trzeba, niestety tam nie ma takiej wspólnej gry. Każdy poseł jest troszeczkę grana na samego siebie, tego trzeba było się nauczyć, w sporcie jest jednak inaczej. No ale z góry zakładałem jedną kadencję sejmową i tak też się stało. Ale nie jest to łatwe i przyjemne, tak jak się to oględnie mówi i patrzy w telewizji, że to jest takie po prostu proste bycie posłem. Jest to też kawał trudnej pracy. Masz swoją Akademię Leszka Blanika. Gdzie szkolisz młodych adeptów i czy gimnastyka to jest bezpieczny sport? W
takim obiekcie na pewno, jakim jesteśmy teraz, jest to bezpieczny sport. W szczególności gimnastyka jest to podstawowa dyscyplina razem z pływaniem i lekką atletyką. To jest podstawowa dyscyplina w rozwoju psychofizycznym młodego człowieka i na pewno jest bezpieczna na tym poziomie rekreacyjnym. Natomiast każda dyscyplina sportu, która już jest na poziomie kwalifikowanym, zaawansowanym, zawodowym, zawsze nosi z sobą jakieś ryzyko. No, wykonywanie elementów na wysokości 6 metrów potrójnego salta i trzeba zlądować na nogach, a nie na głowie, jest ryzykowne. Ale ta adrenalina jest fajna, bo to jest mimo wszystko sport ten taki zawodowy, gimnastyczny, to co się już wyprawia na arenie międzynarodowej, jest sportem ekstremalnym. To jest fajne. Powiedz nam, jakim twoim zdaniem powinien być trener? Trener przede wszystkim powinien być osobą, która jasno wyznacza cele zawodnikowi, ale która nie jest tylko osobą do pomocy i wsparcia podczas treningu, ale przede wszystkim poza salą. Tak uważam, tak postrzegam tą rolę. Trener to powinien być też osoba, która potrafi reagować na to, co się dzieje, jeśli chodzi o pracę zawodnika, ale również o jego emocje. Trener to też jest człowiek, który, jeżeli trzeba, potrafi docisnąć zawodnika, nakrzyczeć, mobilizować, więc no i przede wszystkim wyrozumiałość. Musi być wyrozumiały, ale konsekwentnie dążyć do celu. Wiemy, że współpracujesz z dziećmi. Jak oceniasz ich rozwój w ogóle fizyczny, tych młodych ludzi, którzy przychodzą do Ciebie do Akademii? Znaczy, ja bezpośrednio jakby nadzoruję tą pracę, która jest w Akademii. Mam szeroką kadrę bardzo młodych, ambitnych, ale już z doświadczeniem ludzi, którzy przeszli drogę często, w większości drogę jako zawodnicy w gimnastyce, byli członkami kadr narodowych, więc stawiamy na takich ludzi, którzy potrafią dotrzeć do tego młodego człowieka. No i naprawdę ten poziom jest zróżnicowany. To, co jest fajne u nas w Akademii, co robimy, że nie odrzucamy nikogo, że tworzymy te grupy, w których mogą dzieci się rozwijać, a co najważniejsze, mogą też rozwijać się równocześnie z rodzicami, którzy też mogą uczestniczyć w zajęciach wspólnie ze dziećmi. Dziećmi są na treningu, w tym czasie rodzice również się usprawniają i to jest najważniejsze, ta rola rodzica, jeżeli chodzi o rozwój fizyczny dziecka. Natomiast rzeczywiście nie zauważamy tego, żeby dzieci nie chciały się ruszać. Myślę, że bardzo dużo zależy od komfortowych i bezpiecznych warunków, ale również od trenerów, którzy potrafią zachęcić. Powiedz nam, czy twoim zdaniem Polacy mają szansę zdobyć medal olimpijski na igrzyskach w Tokio? W gimnastyce sportowej, czy mamy szansę? Od 2 lat Polski Związek Gimnastyczny za sprawą działalności prezes Barbary Stanisławiszyn wegetuje. Nie stać nas na żadne przygotowania, nie stać nas na żadne wyjazdy. My zamiast 15 imprez w roku mamy 2-3. Więc już dawno porzuciłem nadzieję na to, że można coś zrobić. Rok 2016-17 było całkiem przyzwoicie. Natomiast w 2018 i 2019 roku tak naprawdę nie stać nas na wyjazd, na przygotowania. Jeżeli zawodnicy sami sobie muszą gotować jedzenie, przygotować jedzenie. Przypomnę tylko, że prezes Polskiego Związku Gimnastycznego w cudzysłowie szarpnęła się na Mistrzostwa Europy, nie wiedzieć po co, zrobiła jednoosobową imprezę i zadłużyła związek na 1 100 000 zł, co jest po prostu zabójstwem dla naszej dyscypliny. Nie ma na nic środków i nie czarujmy się, że mamy szansę na cokolwiek, pomimo tego, że mamy zawodników, którzy, jeżeli byśmy ich zainwestowali, to mogliby naprawdę odnosić sukcesy. Ja nie mówię o ogromnych sukcesach na moją miarę, ale takie sukcesy, które by nas naprawdę zadowalały. Dawid Węglarz, Filip Sasnal, to są przynajmniej 2 nazwiska, które warto zainwestować, ale tym chłopakom trzeba dać szansę, nie może. Ci chłopcy są pozostawieni sami sobie. W jakim kierunku twoim zdaniem powinna iść gimnastyka? Przede wszystkim powinna iść w tym kierunku, który robi tu Akademia, czyli musi iść w szeroko pojętą rekreację i z tej rekreacji wydobywać te jednostki. Nie stać nas jako Związek Gimnastyczny na to, że inwestować bardzo szeroko. To się po prostu nie przełoży. Pozyskiwać pieniądze z rekreacji, przekazywać te pieniądze na rzecz te rodzynki, które rzeczywiście gwarantują nam możliwość szybkiego, dobrego rozwoju. Tego nie ma. My cały czas chcemy wszystkich finansować i nas po prostu na to nie stać. Ja przypomnę, że Mistrzostwa Europy, o których wcześniej mówiłem, które odbyły się w Szczecinie, to Polskiego Związku Gimnastycznego nie było stać, żeby wysłać reprezentację naszą na Mistrzostwa Europy w Polsce w Szczecinie. Sponsorem
Sponsorem polskiej męskiej reprezentacji na Mistrzostwa Europy w Szczecinie była Akademia Leszka Blanika, AZS, AWF i JS Gdańsk. To jest po prostu sytuacja kuriozalna. Czy Akademia Leszka Blanika, która funkcjonuje w Gdańsku, ma jakąś konkurencję w Polsce? Nie no, jest wiele szkółek oczywiście tworzących tą rekreację w Polsce i one naprawdę świetnie funkcjonują i to powiem szczerze, że jest to znaczy o 15-20 lat za późno, bo to już powinno być wcześniej robione, ale cieszy to, że ta rzesza, ten zasięg gimnastyki się poszerza. I na tej bazie szerokiej rekreacji możemy tworzyć dopiero ten sport zawodowy. Jak byś zachęcił rodziców wraz z dziećmi, aby przyszli, aby zaczęli się ruszać, aby akurat zwrócili się w stronę gimnastyki sportowej? Ja z mojej strony zachęcę w taki sposób. Przyjdźcie Państwo na halę gimnastyczną Leszka Blanika na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Zobaczcie, jak prowadzone są zajęcia, w jakich warunkach i jak dzieci wychodzą zadowolone po zajęciach. To jest najlepsza reklama. Dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy bardzo.